Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o nim świadectwo. On to jest, o którym wam powiedziałem. Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, ponieważ on istniał wcześniej ode mnie. Dzisiejszy temat, dlaczego Jezus przyszedł na świat. Oczywiście, każdy z nas mógłby odpowiedzieć dość szybko, bez większego zastanowienia się, i to by było trafne, ale powiem w ten sposób. Pomimo tego, że wygłoszę dzisiaj kazanie, i tak do końca nie odpowiem na to pytanie. Dlatego, że powodów przyjścia Jezusa jest bardzo wiele. Zasadniczy powód, zasadniczy, podstawowy, oczywiście, aby nas zbawić, aby zbawić grzesznika. Jest. Może rozpocznę w ten sposób, abyśmy zrozumieli bardziej, dlaczego Jezus przyszedł na świat. Sięgając do czasu przed stworzeniem człowieka, nim człowiek w ogóle pojawił się na ziemi, to jutrzenka, Lucyfer, szatan, ten, który był bliski, jeżeli chodzi o Boga, który miał bliski dostęp do Stwórcy, który wyróżniał się pięknością i chwałą od innych aniołów, to właśnie on w swoim czasie coś uczynił. I to się nazywa bunt wobec Boga. Po prostu przyszło mu na myśl, pomyślał, skoro mam tyle, skoro jestem w takiej chwale, skoro jestem bardziej wyróżniony od innych aniołów, skoro większą mam chwałę, to zrobię krok dalej. Oczywiście to, co on miał, jak on wyglądał, to Bóg tak uczynił. To Bóg tak zaplanował. I wszystko było bardzo fajnie, bardzo pięknie. To tylko możemy wyobrazić sobie tylko, jak było. A dokładnie do końca nie jesteśmy w stanie nawet, abyśmy zrozumieli. Ale było coś wspaniałego. Co było? Ale pewnego razu posunął się za daleko, bo chciał to, co nie było zgodne z Bożą wolą, po prostu chciał dorównać Bogu, a nawet miał życzenie, aby być może i wyżej. I to się nazywa, krótko mówiąc, bunt. Zbuntował się. Zbuntował się i oczywiście konsekwencje były tego, że został zrzucony na ziemię. Zrzucony on na ziemię. Nie tylko on, ale pociągnął, udało się jemu pociągnąć około 1/3, którzy poszli za nim, których zagarnął ze sobą.
Od tamtego czasu ten anioł, Jutrzenka, Lucyfer, szatan, bo tak jego imię, on zawsze występuje przeciwko Bogu. Od tamtego czasu. On występuje nie tylko przeciwko Bogu, ale również przeciwko Bożemu stworzeniu. A przede wszystkim przeciwko człowiekowi. Przyszedł czas, kiedy Pan Bóg stworzył koronę swojego stworzenia. Jaka to korona była? Człowiek. Stworzył go do bliskiej relacji ze Stwórcą. Konkretny był cel. Na początku Adam miał bardzo bliską przyjaźń z Panem Bogiem. Nie taką, jak my mamy dzisiaj. Nie potrafimy tego zrozumieć nawet, jaką blisko on miał relację. Była to doskonała przyjaźń, doskonała, czysta. Obfitowała w pełne zaufanie i dobrowolne posłuszeństwo Bogu. Adam pragnął być posłuszny Bogu. I on nie musiał nawet specjalnie wysilać się w tym kierunku. Taki był Adam. I mogło tak trwać bardzo długo. Nie wiemy dokładnie i trudno określić, jaki ten był okres. I chociaż człowiek posiadał wszystko, co potrzebował, aby być szczęśliwym i nie był obciążony czymkolwiek, człowiek, dlatego że nie znał zła. On nawet nie wiedział, nie miał pojęcia. On nie miał poczucia winy. On nie wiedział, jak to człowiek się czuje, kiedy jest winny. On tego nie znał. On nie znał smutku. On nie wiedział, co mieć ponurą twarz. On nie wiedział, co znaczy boli. On nie wiedział, co znaczy choroba, bo tego nie było. Ale na tak bardzo szczęśliwego człowieka, który żył w raju, szatan spoglądał zazdrosnym okiem. Widział w nim, czyli w Adamie, doskonałą harmonię, którą Adam miał z Bogiem. Przyjaźń, bliskość. Dla niego coś to mówiło. Kiedyś wcześniej on miał też tak bliski dostęp do Boga. Oczywiście inna relacja była Adama z Bogiem, a inna tego anioła. Anioł nie był człowiekiem, on był tylko aniołem. A Adam był stworzony na obraz Boga, na jego podobieństwo. I ten szatan, on patrzył zazdrosnym okiem, widział, co Adam ma. Widział, jak Adam cieszył się ze swoim stwórcą, bo tak było. Widział, jak Bóg obdarzył Adama wolnością w wyborze. On był wolny w tym, co czynił. Jak Adam nazywał zwierzęta według swojej woli, kiedy Bóg przyprowadził przed oblicze Adama. Widział panowanie Adama nad stworzonymi zwierzętami, bo Bóg dał jemu władzę dla Adama. Zazdrosny szatan nie mógł tego znieść dłużej. Nie zgadzał się z tym, co miał człowiek. I dzisiaj tak samo. Cokolwiek my mamy od Boga, cokolwiek Bóg nam daje, szatan zgrzyta zębami na to. On denerwuje się, on nie chce, aby nam dobrze było, abyśmy dożywali to, co Bóg chce, abyśmy dożywali. On nie chce, abyśmy mieli bliską relację z Bogiem. Jego to doprowadza do wściekłości. I on wszystko uczyni i wszystko czyni. On jest gotowy użyć każdego jednego, kto żyje na tej planecie, aby to przerwać. Nawet najbliższą naszą osobę. On potrafi użyć, jeżeli ktoś się nie połapie w porę. Dlatego, że on jest przebiegły. Zazdrosny szatan nie mógł wytrzymać tego, co Adam miał. Nie mógł znieść. On nie zgadzał się z tym.
Dlatego co on zrobił? Co on zrobił? Stopniowo, powoli. A to jest najgorzej. Takie powiedzenie jest, ci co łapią ryby albo raki, czy jakkolwiek, mówią, że włożyć raka czy żaby do zimnej wody i powoli podgrzewać. Nawet czasami się nie zorientuje, kiedy, bo to woda stopniowo zaczyna nabierać temperatury. I właściwie pamiętam, jak byłem chłopcem małym, no tak gotowaliśmy raki. I szatan powoli, ale systematycznie on podchodził do człowieka. Podchodził do Adama. Przybliżał się do niego. On nie przyszedł, nie powiedział: ja jestem ten, który byłem i zostałem strącony. Ten, który chwałę taką miałem i teraz chcę tobie ją odebrać. On tak nie zrobił. Ale powoli, systematycznie, według swojego planu przybliżał się do człowieka. Dzisiaj to samo on czyni. Czynił to on w jednym celu. Jeden był cel, aby obrabować Adama. Aby okraść go z tego, co Adam miał. Z czego? Z niewinności, szczęścia, pokoju, radości i z bliskiej relacji z Bogiem. Aby człowiek nie rozpoznał zły zamiar szatana, to obrazowo mówiąc, kusiciel przyszedł w przebraniu, aby nie był rozpoznany. Inaczej mówiąc, ubrał maskę, aby nie pokazać swoje prawdziwe oblicze. Zaprzyjaźnił się wpierw z człowiekiem w takim stopniu, że poczęstował go wątpliwością wobec słów Boga. A czy znajdziemy w Piśmie Świętym również, że przyjaźń z tym światem? Jest taki fragment? Szatan bardzo chytrze i powoli podchodził, aby człowiek go nie rozpoznał, kim on jest. A więc użył podstępu. On to dzisiaj również czyni. Wykorzystał kłamstwo jako prawdę. Co jest groźniejsze, jak uważacie? Prawda i dodane trochę kłamstwo i zmieszane razem, czy otwarte, oczywiste, jasne, zrozumiane kłamstwo? Z jednej strony patrzeć się, można powiedzieć, że to otwarte, wielkie kłamstwo większą szkodę zrobi i tak można to ocenić, ale łatwo jest je rozpoznać. Ale trochę kłamstwo, jak jest dodane do prawdy, trudniej je rozpoznać. Albo trochę trucizny, a zwłaszcza jak nie ma koloru, dodajcie do wody, a zwłaszcza jak nie ma smaku, jak je rozpoznacie? A jeżeli bardzo mocno by była trucizna, a jeszcze kolor jakiś, łatwo rozpoznać. I podobnie jest w życiu duchowym. Bardziej niebezpieczne jest to, co trudniej rozpoznać. I diabeł podchodził, aby okraść Adama, aby sprzedać jemu, oczywiście za darmo, kłamstwo jako prawdę. Uczynił to bezpłatnie. Oszukał go swoim podstępem i zrobił to jak najlepszy mistrz w swoim fachu. Udzielił bezpłatnie swoje wyjaśnienie, dodając kilka swoich słów, dodając do tego, co Bóg powiedział. Dodając. Gdyby on tylko to powiedział, a tamto całkiem odsunął, to być może łatwiej Adam by się mógł zorientować. Ale on nie zaprzeczył tamtemu, a dodał też i swoje. I te słowa dodane, ale nie od Boga, były jak zarzucona wędka, na którą szatan złapał człowieka.
Doskonała przyjaźń Adama z Bogiem została podważona i złamana. A człowiek zaprzedał się grzechowi i w rezultacie stał się niewolnikiem złego. I była to największa tragedia, jaka się wydarzyła. To była największa tragedia. Przez uczyniony grzech Adam utracił świętość. I kiedy utracił świętość, a święty jest Bóg, to teraz nie mógł być w bliskiej relacji ze świętym Bogiem, dlatego że utracił świętość. Przez grzech ściągnął na siebie i na następne pokolenia śmierć. I święty Bóg bolał w swoim sercu. Bolał, że człowiek, który był stworzony do bliskiej relacji z Bogiem, zawiódł. Uczyniony grzech musiał być potępiony. Tego domagała się Boża świętość i sprawiedliwość. Taki jest Bóg i jest to prawda. Bóg kocha człowieka, kocha grzesznika, ale nigdy nie łamie swojego prawa. Prawo Boże jest odzwierciedleniem charakteru Boga, a grzech jest świadomym buntem przeciwko Bogu. Taką on ma nazwę. Złamane prawo Boże potępia każdego człowieka, skazując wszystkich na śmierć, gdyż wszyscy są przestępcami Bożych przykazań. Dlatego, że czytamy, przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. A więc żaden człowiek nie może powiedzieć, że jest sprawiedliwy przed Bogiem. Tylko kiedy Bóg nas usprawiedliwi, wtedy możemy to powiedzieć. Jednym z powodów, dlaczego Jezus przyszedł na ziemię, jest to, ponieważ Adam w raju i przez niego następne pokolenia, a więc każdy człowiek utracił bliską przyjaźń i relację z Bogiem. I to był powód, dlaczego Jezus przyszedł. Jeden z powodów. Pismo Święte ukazuje stan upadłego, grzesznego człowieka. Mówi, że nie ma sprawiedliwego nawet ani jednego. Inny fragment o tym mówi. Nie ma rozumnego, nie ma kto by szukał Boga. Taka jest natura człowieka. Wszyscy zboczyli z drogi, zarazem się zepsuli i nie ma ani jednego takiego, co dobrze czyni. Usta człowieka pełne są przekleństwa i goryczy, a nogi są szybkie do złego czynu. Dlatego, bo nie ma Bożej bojaźni i nie ma pokoju, bo kroczy złą drogą, grzeszną, nędzy i zagłady. Jest to obraz stanu, z jakim przychodzimy na świat. Nawet małe, niewinne dziecko, które się rodzi, ono już ma w sobie, jak dorośnie, jego nie trzeba uczyć, ono bardzo łatwo będzie czynić źle. Dlatego, że niestety, cały człowiek, wszyscy ludzie, jak Adam popełnił grzech, ściągnęli grzech na siebie, na wszystkie pokolenia, przekleństwo i tak dalej. A więc nie ma ani jednego sprawiedliwego. Każdy urodził się z grzeszną naturą, dlatego tak łatwo nam grzeszyć. Dlatego, że taka jest nasza natura. Dlatego również Jezus przyszedł, aby coś zrobić z tym. Inny fragment powiada, wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami, jego oblicze także nie słyszy. Człowiek zaprzedał się dla swojego wroga, a grzech oddzielił go od Boga i od wszystkiego, co dobry Bóg przygotował dla niego. A dobry Bóg tylko dobre rzeczy przygotował dla człowieka. Ale grzech go od tego oddzielił. Miłujący Bóg widzi, że człowiek utracił szczęście, które Adam miał w raju. Bóg o tym wie. Jego nie trzeba pouczać. My czasami nie do końca to rozumiemy albo wiemy.
Miłujący Bóg widzi, że człowiek utracił szczęście te, które mógłby mieć, które Adam utracił w raju i dlatego my jego nie mamy dzisiaj. Grzech zniewolił i obciążył winnego człowieka bardzo, dlatego że mamy poczucie winy. Wiemy, że brakuje nam świętości, brakuje nam czystości, upadamy. Bóg nie chce, aby tak dłużej było, ale chce zmienić ten smutny obraz. Łaskawy Bóg nie chce, aby człowiek był niewolnikiem grzechu. Dlatego Jezus przyszedł, aby nas wyzwolić z grzechu. Bóg nie chce, aby w życiu człowieka diabeł rządził. Dlatego Jezus przyszedł, aby On był królem. Królem twoich myśli, twojego życia, twojego postępowania, twoich pragnień. Aby On był królem twoich chęci i tak dalej. Plan uratowania człowieka Bóg rozpoczął już w raju po upadku Adama i Ewy. Kiedy Adam zgrzeszył, Bóg już od tamtego momentu zaczął przygotowywać plan, jak człowieka uratować. Ponieważ naturą Boga jest miłość, bo taki jest Bóg, Stwórca nie chciał odrzucić człowieka, a mógł, ale nie chciał i pozostawiać jego bez nadziei. Bóg taki nie jest, ale Bóg przyszedł, posłał Jezusa, aby dać nadzieję. Jednak skoro prawo Boże jest święte jak sam Stwórca, tylko ktoś równy Bogu mógł dokonać zadośćuczynienia za przestępstwo prawa. Tylko ktoś równy Bogu, bezgrzeszny. Chrystus tak miłuje ludzi, iż się świadczył, nie mogę stać z boku i patrzeć, jak ludzie giną. Wtedy w niebie zapadła decyzja odkupienia człowieka. Syn Boży powiedział, ja pójdę. Wezmę na siebie pełną odpowiedzialność za ich grzech, czyli za człowieka grzech. Ja wezmę na siebie i poniosłem zań karę. Oddam za nich życie. Diabeł od czasu, kiedy zwiódł człowieka w raju, diabeł uzurpuje sobie prawo do panowania nad światem. On uważa, że człowiek utracił panowanie na jego korzyść. Uzurpowana władza szatana przynosi żałosne skutki. Możemy widzieć wszędzie, wokół nas, przez telewizję i tak dalej. I liczne nieszczęścia dotykają naszą planetę. Ludzkie serca, w którym on ma swoje panowanie, nikczemnieją. Czasami człowiek zachowuje się niżej. Po prostu nie wiem, jak to wyrazić, żeby nie obrazić. Ale sam słyszałem niektórych ludzi wypowiedzi, on postępuje gorzej jak zwierzę. Grzech potrafi tak poniżyć człowieka, tak go zniewolić, że człowiek tak się będzie zachowywał. Władza szatana została jednak ograniczona. Przez kogo? Przez Jezusa. Prawowity władca, król Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, aby właśnie zniszczyć szatana i jego dzieła. Jezus przyszedł w tym celu, aby człowiekowi na nowo przybliżyć Boga. Dlatego, że człowiek za daleko odszedł od Stwórcy. Jezus po to przyszedł, aby na nowo człowieka pociągnąć do Boga. Jezusa przyjście na świat jest nazywane inkarnacją, co oznacza przyjęcie ciała, czyli przywdzianie człowieczeństwa. Przez człowieczeństwo Jezus obalił także twierdzenie szatana, że prawo Boże nie może być doskonale zachowywane przez ludzi. I że święty Bóg nie ma innego wyjścia, jak tylko zniszczyć wszystkich, którzy to prawo przestąpili. Pan Jezus przyniósł zbawienie, przyszedł, aby zbawić świat, aby być zbawicielem. Czytamy, rzekł do nich anioł, nie bójcie się, bo zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu. Gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. I teraz, choć wcielenie Chrystusa jest niepojętym cudem, bo nie możemy zrozumieć to do końca, wiemy o tym, uznajemy to
I wierzymy, że tak jest, ale do końca my jako ludzie nie możemy tego zrozumieć. I choć to był rzeczywiście wielki cud, to jednak nie wystarczył, aby zbawić ludzkość. Ale było jedynie pierwszym krokiem w dziele odkupienia. Wcielenie Jezusa umożliwiło Chrystusowi zupełne utożsamienie się z upadłym człowiekiem i na końcu swojej misji Jezus doświadczył śmierci w naszym imieniu. Przywdzianie człowieczeństwa przez Jezusa było konieczne. Dlaczego? Dlatego, że w tym czasie Syn Boży odłożył swoją boską chwałę i moc. Przyjął ciało ludzkie, aby odnowić więź zerwaną wskutek grzechu popełnionego przez człowieka. Dlatego, że Adam zgrzeszył w ciele, ściągnął grzech na siebie i w ciele grzech miał być zaniesiony z powrotem na drzewo. Czytamy w liście do Hebrajczyków, widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. A więc na krótko uczyniony został mniejszym. Mniejszym. Dlatego, że przyjął ciało ludzkie, tak się uniżył. I teraz Jezus objawił prawdziwą naturę Boga, gdy był w ciele, gdy był na ziemi. Objawił prawdziwą naturę Boga. Jezus dowiódł niezłomnej miłości Boga do grzesznika i dał doskonałą ilustrację Bożego ideału dla upadłego człowieka, że jednak on był bez grzechu. Miał ciało ludzkie, ale nie popełnił grzechu. Wobec świętości doskonałego Boga postępowanie człowieka jest jak brudna, splugawiona szata. Tak Pismo Święte przedstawia. Ile to dobrych postanowień nie zostało wprowadzonych w życie i nie wytrzymało próby czasu? Myślę, że każdy z nas doświadczył coś takiego. Dlaczego? Ponieważ my sami nie możemy sobie poradzić z naszą grzesznością. Sami, bez Boga, bez Chrystusa, z grzechem my nie wygramy. Dlatego potrzebujemy pomocy. Każdy człowiek potrzebuje pomocy. Nieoczyszczony z grzechu człowiek nie może wejść do chwały nieba. Dlaczego? Bo w niebie nie ma miejsca na grzech. Bo wtedy już by nie było nieba. Bóg jest we wszystkim doskonały i również jest doskonały w swojej czystości i świętości. Taki jest Bóg, taki jest Jego charakter. I tam nic nieczystego nie wejdzie. Nic nieczystego nie wejdzie. I wiem, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I tam nic nieczystego nie wejdzie. I wiem, że człowiek sam z siebie nie jest czysty i doskonały. Jest grzeszny. I pomimo tego, że Bóg jest święty i czysty, doskonały, i pomimo tego, że nic tam nieczystego nie wejdzie, to Bóg chce, aby człowiek tam był. Bóg chce, aby człowiek tam był. Bóg chce, aby każdy człowiek tam był. Czy każdy tam będzie? Nie. Dlatego, że w innym miejscu jest powiedziane, że jest szeroka droga i wąska droga i tak dalej. Jedni staną po lewicy, drudzy po prawicy i tak dalej. To nie wybór Boga, to wybór człowieka. Bóg ze swojej strony wszystko uczynił i zaprasza każdego. Dlatego, że Boży charakter jest taki, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. To jest Bóg. Taki jest Jego charakter i taka jest Jego wola, aby miał żywot wieczny. Każdy jeden, ale ten, który wierzy. Nawet pomimo starań i dobrych chęci, gdzie wiele ludzi ma,
Człowiek sam z siebie nie jest w stanie osiągnąć niebo i nigdy je nie osiągnie. Człowiek pobożny i religijny oraz ten, który nigdy nie był w kościele. Wierzący i ateista. Ten, który uważany jest jako dobry człowiek i ten, który w swoim życiu wiele zła wyrządził. Ten, który czyta i jest obeznany z Pismem Świętym i ten, który nigdy nie miał go w swoim ręku. Każdy człowiek, każdy jeden, każdy osobiście potrzebuje zbawienia z zewnątrz. Sam siebie nigdy człowiek nie zbawi. Ani przez żadne uczynki. Widzimy w Słowie Bożym, że Pan Jezus przyszedł na ziemię z konkretnego powodu. Z powodu nas. Z powodu człowieka. Z powodu grzeszników. Aby przynieść ze sobą zbawienie oraz błogosławieństwa nieba. Doczesne, ale przede wszystkim wieczne. Jezus przyszedł, aby odkupić spod wiecznej kary grzesznego człowieka. Zapłacić pełną za niego cenę. Jezus uczynił to. Dlatego, że czytamy bardzo wyraźnie. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. To, co zginęło. I to był powód, dlaczego Jezus przyszedł. Aby szukać i zbawić to, co zginęło. Tragedią jest, kiedy wiele ludzi uważa, że oni się nigdy nie zgubili. Albo że oni nie potrzebują Zbawiciela. Oni sobie sami poradzą. Innym słowem mówiąc, sami odrzucają tą możliwość jedyną, którą mają w Jezusie. I pójdą w bardzo przykre miejsce. Niestety, jest to piekło. Ze swojego wyboru. Nie dlatego, że Bóg posyła kogoś, Bóg nikogo nie posyła. Ludzie pójdą tam, dlatego, że obrali taki wybór tutaj na ziemi. Jezus przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Aby ponieść nasze grzechy, Chrystus musiał żyć bezgrzesznym życiem. Dlatego bezgrzeszne życie Jezusa było bardzo konieczne. Gdyby Jezus raz zgrzeszył tylko, by nie mógł umrzeć za nas. Bo byłby winny sam. Dlatego Jezus musiał żyć bezgrzesznym życiem. W tym ciele, jako człowiek na ziemi. Po pierwsze, by dowieść, że prawo Boże może być zachowywane przez człowieka dzięki zupełnemu poleganiu na mocy Bożej. Jezus to dokonał, Jezus to pokazał. Po drugie, by Chrystus mógł się stać bezgrzeszną ofiarą i umrzeć za grzesznego człowieka. I po trzecie, by umożliwić Chrystusowi zaliczenie Jego doskonałego posłuszeństwa na rzecz człowieka wierzącego w Niego. I w taki sposób Bóg ciebie i mnie widzi, jeżeli z tego skorzystałeś. Przez ofiarę Chrystusa Bóg nas widzi czystymi. Przez ofiarę i łaskę Chrystusa i przez posłuszeństwo Jemu Bóg nas widzi posłusznymi. Przez ofiarę Chrystusa Bóg nas widzi godnymi, że możemy dostąpić nieba. Przez ofiarę Chrystusa. Nie przez staż naszej wiary, nie przez to, jak Biblię znamy, nie przez to, ile do kościoła przychodzimy, chociaż jest to istotne, ale przez ofiarę Jezusa, tylko przez Niego i wyłącznie przez Niego. Apostoł Jan powiedział takie słowa, a my widzimy i świadczymy, iż Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata. Posłał Syna jako Zbawiciela świata. Bóg pełen miłości wyszedł naprzeciw głębokiej potrzebie grzesznego człowieka, który z powodu grzechu i będąc świadomy swojej winy uciekał i chował się przed Stwórcą, począwszy od Adama w raju. I tak jest człowiek. Ucieka. A grzech i nałóg, czy różne niemoralne życie, to jest tak jakby przykryciem i płaszczem dla tych ludzi i uciekają, chowają się, chcą się zasłonić. Bóg posłał swojego Syna Jezusa, dał Go za ciebie i za mnie, ponieważ potrzebujemy Zbawiciela. A teraz zależy od każdego z nas, czy On będzie moim Zbawicielem. On chce, ale czy ty? Dzisiaj również Bóg wyciąga rękę w kierunku człowieka. Daje mu możliwość korzystania z wolności
i bogactwa, które jest w Jezusie. Chrystus z wyciągniętymi rękoma mówi: przyjdź do mnie. Zapraszam, przyjdź do mnie. Otwieram przed tobą niebieski skarbiec, z którego możesz czerpać w każdej chwili, z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, przez całe życie. Przyszedł na ziemię, aby przynieść tobie usprawiedliwienie i zbawienie i życie wieczne. Czy już masz? Śmierć Chrystusa jako tego, który poniósł nasze grzechy, jest najważniejszą częścią Ewangelii, jest jej sednem. To jest Ewangelia, to jest radosna nowina. Chrystus żył i oddał życie za nas, a potem przyszedł czas, by pokonał śmierć i triumfalnie zmartwychwstał, dlatego że On nie został w grobie. Dlatego jest i będzie wywyższany na wieki, i to w każdym języku, w każdym narodzie. Pan Jezus przyszedł, aby przynieść pokój, prawdziwy pokój, pokój sercom człowieka. Już dawno Izajasz o tym prorokował. Albowiem dzieciem narodziło się nam. Syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny i Książę pokoju. Cały świat potrzebuje pokoju. Kto go nie potrzebuje? Politycy rozumieją o tym, że potrzebujemy pokoju. Wszyscy ludzie chcą pokoju. Niby chcą pokoju. Bez księcia pokoju pokoju nie będzie. Nierzadko możemy dostrzec objawy wrogości nawet między bliskimi osobami. Dlaczego i skąd to się bierze? Człowiek z natury nie posiada pokoju w swoim sercu. To jest odpowiedź. A więc jeżeli człowiek nie posiada pokoju w swoim sercu, dlatego też i nie może dzielić tego pokoju z innymi. Jak ja mogę dać komuś coś, jeżeli sam nie mam? Wpierw ja muszę od Boga wziąć Boży pokój, aby ten pokój dzielić z innymi. Potrzebujemy pokoju od kogoś, kto ten pokój ma. Prawdziwym źródłem pokoju jest tylko i wyłącznie Jezus Chrystus. Jezus jest księciem pokoju. Tak Boże Słowo go przedstawia. Jezus powiedział: pokój mój daję wam. Nie taki pokój, jaki świat daje. Człowiek nigdy nie będzie miał pokoju, jeżeli nie będzie miał księcia pokoju. On pragnie, Jezus pragnie udzielić Bożego pokoju każdemu człowiekowi. Pragnie udzielić go naszym bliskim, w naszych domach, w naszym małżeństwie, w naszej rodzinie, naszym sąsiadom. A na końcu cały świat znajdzie się pod pokojowym panowaniem Syna Bożego. Nie teraz, przyjdzie czas na to. Boży czas. Pismo Święte mówi o dwóch królestwach. Królestwach Bożych. Jedno musi poprzedzić drugie. Królestwo łaski i królestwo chwały. Obecnie wszyscy są zapraszani do pierwszego, dlatego że jest czas łaski. Ci, którzy przyjmą Jezusa, królującego w ich sercu, obfitują w pokój w duszy. Dlatego możemy mieć pokój wewnętrzny, a może być zawirucha wokół nas. Pokój wewnętrzny. Ale nastąpi też kiedyś w swoim czasie, w Bożym czasie, nastąpi drugie królestwo. Królestwo chwały. Wtedy wzejdzie i zapanuje pokój i nie będzie już wojen, nie będzie najmniejszych wrogości, które dzisiaj są. Prawdziwy pokój, doskonały pokój jako dar od księcia pokoju. Syna Bożego, Jezusa, naszego Pana i Zbawiciela. Dlatego, że Jezus przyszedł jako Zbawiciel. Bóg z nami. Czytamy w innym fragmencie takie słowa. Oto Panna pocznie, porodzi syna i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. Imię Jezus znaczy, On zbawi lud swój od grzechów. A tutaj jest znowu Bóg z nami. Tak więc przez usunięcie naszych grzechów
może przybliżyć nas do siebie i Boga nam. To Jezus. Przez Niego i wyłącznie przez Niego. Nikt nie przyjdzie do Ojca, jak tylko przeze mnie, Jezus powiedział. Nikt nie pozna Ojca wyłącznie przez Jezusa. Nawet Tomasz, ten, który był powołany przez Jezusa w swoim czasie, miał kłopot to zrozumieć. Jezus jemu powiedział, kto widzi mnie, widzi Ojca. Jezus przyszedł, aby wypełnić wielką potrzebę obecności Boga w życiu człowieka, dlatego że każdy ma gdzieś tą pustkę. Każdy z nas z duszy ma tą potrzebę. Ma potrzebę i tylko Jezus może ją wypełnić. Potrzebujemy kogoś, kto będzie nas akceptował. Takimi, jakimi jesteśmy. To nie znaczy, że popierał nasz grzech. Ja nie mam tego na myśli. Który będzie nas kochał. Który będzie się troszczył o nas. Który będzie niezawodny. A nim tylko jest Jezus. Każdy człowiek zawodzi. Nawet najbliższy. Jezus spełnia to wszystko. Jeśli Mu pozwolimy, będzie naszym najlepszym i niezawodnym przyjacielem. Po to Jezus przyszedł. Obecność Jezusa w naszym życiu codziennym i przyjaźń z Jezusem przynosi pozytywne zmiany w człowieku. Po to Jezus przyszedł, aby nas zmienić. Nie tylko, abyśmy wiedzieli, że On chce nas zbawić, ale aby również nas zmienić, abyśmy byli innymi. Te zmiany będą widoczne dla innych ludzi. Wiele ludzi mówi, czy uważa, ja wierzę w Jezusa. Jest, wiem, po co On przyszedł, aby zbawić, ale żadnej zmiany nie ma w ich życiu. Jezus przyszedł, aby ta zmiana nastąpiła. Innym słowem, On chce żyć w tobie. Jak On będzie żył w tobie, będzie zmiana. Nie będziesz musiał nawet aż bardzo się wysilać. Będzie zmiana. Jeżeli rzeczywiście Jezus jest Panem naszego życia, to ludzie będą widzieli Jezusa w nas. Dlaczego? Bo Jezus przyszedł po to, aby być z nami. Jeżeli jest Jezus ze mną, nie muszę mówić, czy widzisz Go? Ludzie sami powiedzą, że Jezus jest w tobie. Pan Jezus przyszedł, aby dać poznanie Boga. Jego przyjście objawiło Boży charakter i w tym miłość, jaką ma najwyższy do każdego z nas, dając najcenniejszy i najkosztowniejszy dar, a to jest Syna swego jednorodzonego. Życie bez Boga i znajomości Bożego charakteru Pismo Święte nazywa pogaństwem. Życie bez Boga i znajomości Bożego charakteru Pismo Święte nazywa pogaństwem. Pogaństwo charakteryzuje się niską moralnością, zaniżonymi standardami życia, egoizmem i powierzchowną religią. Pan Jezus przyszedł, aby rozświetlić mroki pogaństwa. Swoim życiem i naukami objawił Boga Jego charakter, Jego postępowanie i zamiary wobec nas. Nie tylko, abyśmy o tym wiedzieli, ale abyśmy tym żyli. Światło poznania Bożego charakteru przemienia nas od wewnątrz. Nie od zewnątrz. Od wewnątrz. Zaczynamy Go podziwiać. Zaczynamy widzieć i doceniać i rozumieć, kim naprawdę jest Jezus. Kim On jest dla mnie. Zaczynają też ukazywać się w naszym życiu cechy, Boże cechy w naszym postępowaniu. Gdyż pozwalamy działać Mu w nas. Przyjście Jezusa na ziemię powiązane jest również z radością. Również w tym celu Jezus przyszedł. Oto zwiastuję wam radość wielką, bowiem narodził się wam Zbawiciel. Prawda? Znamy ten fragment. Takie słowa były skierowane do przestraszonych pasterzy. Oto zwiastuję wam radość wielką. A przed swoim odejściem Jezus skierował do uczniów następujące słowa. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. Jaką masz radość? Czy ona jest mierzona, ile masz
problemów i trosk i kłopotów? Czy ona jest odnośnikiem tego? Czy dosłownie tak, jak Jezus mówi? To wam powiedziałem, aby radość moja była w was. Po to Jezus przyszedł. Aby radość Jego była w nas zupełna. Jeżeli Jezus będzie we mnie, On również i przyniesie radość. Problemy i trudności, które przechodzimy na ziemi, często przygniatają i odbierają nam radość. Jest to fakt i prawda. Kiedy? Kiedy temu się poddajemy, a kiedy mniej dowierzamy temu, co Jezus powiedział. Troska o byt i ciągły pośpiech czynią życie przykre i nieznośne. Niestety, jak wiele chrześcijan wierzących, takie życie prowadzą. Lecz Jezus przynosi ze sobą radość. Już nie musimy martwić się o nasze życie sami. On zapewnił nas, On nam dał gwarancję, że żyjąc zgodnie z zasadą nieba, czyli z Bożą zasadą, czyli szukamy najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie nam dodane. To Jezus powiedział. Jezus to zagwarantował. Czy ja wierzę w to, czy nie? Pokazuje moje życie, moje postępowanie. Wszystko, czyli pokarm i odzienie, dlatego że On wie, bardziej rozumie, co ja potrzebuję. Nim słowo przyjdzie na mój język, nim je wypowiem, Chrystus wie naprawdę, co ja chcę Jemu powiedzieć. On wie, On wie, On wie. I On zagwarantował swoją troskę. Co czynią niebiańskie te zasady, czyli Boże zasady, jeśli je zastosujemy w naszym życiu? Co one czynią? Zbawcze dzieło przekształca nasz umysł, czyli nasz umysł, coś tam się zaczyna się dziać. Boże Słowo nasz umysł ukierunkowuje, oczyszcza z tego, co jest nie od Boga i daje nam czyste spojrzenie na życie. I możesz mieć 10 problemów przed sobą i nie zachwieje się jak trzcina na wietrze, jeżeli tę zasadę zastosujesz w życiu. I to jest gwarancja Jezusa, w którą ja wierzę. Nawet przeszkody i trudności nie zakłócają odczuwanej radości, jeżeli zakotwiczysz w Jezusie głęboko swoje życie. Trudności będą? Będą. A radość będzie się zwiększać. To jest dziwne i dla umysłu człowieka niezrozumiane. Ale jest to możliwe. To jest gwarancja Boga, a nie człowieka. Kończąc, powiem tak. Jest wiele powodów, dlaczego Jezus przyszedł na ziemię. Jezus przyszedł, aby z tobą i ze mną podzielić się bogactwem i szczęściem, które jest w niebie. Jezus przyszedł w tym celu również. Teraz na tej ziemi, w tym ciele grzesznym, które mamy, odczuwamy tylko przesmak tego i jesteśmy tylko częściowo zdolni to zrozumieć. To jest odrobina. I gdy myślę o tym, co w pełni mamy w Chrystusie, mogę stwierdzić, że jestem najbogatszym i najszczęśliwszym człowiekiem. I za to chcę chwalić mojego Pana i wywyższać. I Ciebie również do tego zachęcam. A Jemu niechaj będzie wszelka chwała. Chcesz mieć radość? Przyjmij Jego słowo, a wszystko się zmieni. To nie znaczy, że trosk więcej nie będzie. Nie. Twoje zrozumienie się zmieni. Goliat zostanie pokonany przez Boga Słowo. Nie przez Twoją moc, ale przez Boga Słowo, w które Ty przyjmiesz i uwierzysz. W imieniu Jezusa. Halleluja. Powstańmy do modlitwy. Panie, dziękujemy Tobie. Wywyższamy Twoje święte imię.
Dziękujemy Tobie, Panie, że przyszedłeś na tą niską ziemię. Dziękujemy Tobie, Panie, że przyszedłeś ze względu na nas. Dziękujemy Tobie, Panie, że przyszedłeś, aby nas przybliżyć do Stwórcy, do Boga, do siebie. Dziękujemy Tobie, Jezu, że to Twoja łaska, to Twoja miłość, halleluja, czyni. Dziękujemy Tobie, Panie. Dziękujemy Tobie, że nasze grzechy przebaczyłeś dla nas. Panie, że Twoimi oczyma patrzysz się na nas jako na czystych i świętych, dlatego że Twoja świętość oczyszcza nas, halleluja, z każdego grzechu. Kiedy przychodzimy do Ciebie, kiedy wyznajemy, Panie, kiedy przyznajemy się do błędów, do winy, do grzechu, do nieprawości. Panie, jeżeli Twój Duch Święty, Twoje Słowo nam okazuje, kiedy to wyznajemy i mówimy, Panie, przebacz, przebacz, Ty przebaczasz, Ty przyjmujesz. I Ty dzisiaj Twoje ręce wyciągasz i zapraszasz każdego, bez względu na to, jakkolwiek jest, czy bliżej, czy dalej od Ciebie. Ty mówisz, przyjdź do mnie bliżej, przyjdź do mnie, skorzystaj. Skorzystaj z tego, co ja Tobie dzisiaj daję. W imieniu Jezusa, Ojcze, dziękujemy Tobie, że możemy do Ciebie się zwracać o każdej porze, w każdej sytuacji. Halleluja. Dzięki Tobie, Panie. Dzięki Tobie, Panie. Dzisiaj nam przypominasz również, aby Twój pokój, Twoja radość była w nas zupełna, halleluja. Pomimo tego, że takie zawieruchy są wokół nas i cokolwiek słyszymy, Panie, to więcej złych wieści, więcej smutnych wieści, więcej takich grzesznych wieści, które w jakimś stopniu wchodzą do naszego umysłu, Panie, i czasami nam trwogę czynią, ale dziękujemy Tobie, że w Twoim słowie Ty nam zagwarantowałeś, że mamy mieć i przyjąć Twój pokój i Ty pragniesz, aby ten pokój był pełen i zupełny w nas, halleluja. Twój pokój, nie ten, który światem daje. W imieniu Jezusa dziękujemy Tobie za to. Panie, ja proszę Ciebie, jeżeli ktoś z nas tutaj na tym miejscu akurat być może boryka się w swoim sercu, być może brakuje jemu pokoju, Twojej radości, pewności o tym, że Ty się troszczysz o jego życie, że jego życie jest w Twoim ręku, że Ty wiesz, co on potrzebuje, Panie. Ja proszę Ciebie, abyś dał Twojego pokoju, takiego wewnętrznego przekonania, że Ty masz to wszystko w kontroli, halleluja, że nic tam nie wyszło spod Twojej kontroli, ale Ty widzisz każdą potrzebę i zaspokajasz według Twojej dobroci. Dziękujemy Tobie, Panie, za to. Halleluja, chwała Twojemu imieniowi, wielkie Twoje imię. Panie, jeżeli jeszcze do dzisiaj sami w naszym życiu chcieliśmy planować, jeżeli być może do dzisiejszego dnia sami chcieliśmy tylko sobie poradzić i wielokrotnie przegrywaliśmy, wielokrotnie, Panie, nie pozwoliliśmy dla Ciebie, abyś Ty, Panie, bardziej nasze serce porwał do pełnego zaufania i poddania się Tobie. Ja proszę Ciebie, aby dzisiaj to nastąpiło. Abyśmy pomimo tego, że idziemy do pracy, wiemy, że powinniśmy pracować i zarabiać, aby utrzymać dom i rodzinę, ale abyśmy bardziej patrzyli się z tej strony, że to wszystko mam od Ciebie, że o wszystkim Ty zatroszczysz się, że nasza praca, nasza przyszłość, nasza rodzina, nasze domy, wszystko, co mamy, to jest Twoim darem i Ty troszczysz się, Panie, nawet o ptaki, o ile bardziej o nas, dlatego że kochasz nas. Dziękujemy Tobie za to. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.